Wszystkie razem to zrobimy. Tak. Bardzo serdecznie poproszę o modlitwę i o poświęcenie tej nowej siedziby księdza proboszcza parafii Matki Bożej Nieufającej Pomocy, dziekana dekanatu Mielec Południe, księdza prałata Kazimierza Czesaka. Księże proboszczu, serdecznie proszę. Serdecznie witam ministra pracy i polityki społecznej pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wielu obowiązków i odległości przybył z nami, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu bardzo ważnym dla naszej wspólnoty. Bardzo się cieszę i bardzo serdecznie witam panią wicewojewodę podkarpackiego, panią Alicję Wosi. Witam bardzo ciepło i serdecznie dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, panią Mariolę Zajdel-Ostrowską, reprezentującą marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla. Bardzo się cieszę, że jest z nami dyrektor Gabinetu Politycznego ministra pracy i polityki społecznej, pan Marcin Chory. Witam bardzo ciepło i serdecznie dyrektora, mówię najlepszego dyrektora PFRON-u w Polsce, ale oddziału oczywiście w Rzeszowie, pana Macieja Szymańskiego. Pan Maciej, kiedy słyszy słowo Mielec, zostawia wszystko i Niemca przyjeżdża. I chyba odzajemniamy to. Także bardzo się cieszę. Witam bardzo serdecznie dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, pana Tomasza Czopa. Cieszę się, że jest z nami dzisiaj komendant Wojewódzkiego Podkarpackiego, Wojewódzkiej Komendy OHP, pani Magdalena Andrzejak-Klep. Powiatu Mieleckiego jako samorządu, ale również szeroko rozumianej pomocy społecznej i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Historia jest długa, ale myślę, że ważne jest to, że kończy się w sposób taki optymistyczny dla nas. Ktoś powiedział kiedyś, że finis corona opust, koniec wieńczy dzieło. A więc ten koniec jest wspaniały i imponujący. Myślę, że już większość z Państwa miała okazję zwiedzić ten budynek i zapoznać się z tymi rozwiązaniami, które od dzisiaj w sposób oficjalny proponujemy mieszkańcom powiatu mieleckiego. Moi drodzy, ważne jest, aby mieć marzenia. Te marzenia myśmy już kilka lat temu sobie wymyśleli i staraliśmy się te marzenia konsekwentnie realizować. Jak ktoś powiedział, że fakt jest, rzeczywistość jest faktem, ale wcześniej są po prostu marzenia, które wydaje się, że są nierealne. I być może z pozoru one były nierealne, ale zawsze chcieliśmy, aby stworzyć miejsce. Miejsce, w którym można byłoby kompleksowo świadczyć usługi w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. I tej drodze towarzyszyło wiele różnych barier, przeciwności. Mieliśmy również wielu oponentów, którzy uważali, że planujemy nierealnie, że to nie jest dobre rozwiązanie. Ale wytrzymaliśmy w tym czasami ataku. Ale ważne, że dzisiaj to my mamy rację.
a więc zarząd powiatu, radni powiatu, wspierali od samego początku ten pomysł. To jest najważniejsze, że nawet w demokracji możemy się i powinniśmy się wspierać, ale że dochodzimy do właściwych wniosków i realizujemy je konsekwentnie. I radni, i mieszkańcy powiatu wiedzą, jak wyglądała siedziba, natomiast pan minister na pewno nie. Pani wojewoda też u nas sprawnie załatwiała. Dlatego no, musieliśmy to zrobić i pokazać, żeby zobaczyć, jak jest pięknie. Ja do tej pory czuję się tak trochę nieswojo, że w takich świetnych warunkach przychodzi mi pracować, przyjmować ludzi. Ale robiliśmy, co mogliśmy, żeby i tam, w tych trudnych warunkach, ludzie byli zadowoleni z naszej pracy. Powiedziałam panu staroście, że muszę opowiedzieć taką sytuację. Zagościł u nas szczur w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Mieliśmy tyle kłopotów. Dziennikarski chyba. Nie, panie starosto, szczur. To był dramat, co myśmy użyli, żeby go wypędzić. No ale udało się. Żałuję tylko, że nie zrobiliśmy zdjęcia, jak on tak zawisł w pewnym momencie, bo wreszcie państwo zobaczyli, że bzdurnie opowiadam, ale naprawdę warunki byliśmy trudne. Mimo tego udało nam się tutaj, dzięki panu staroście, całej Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu, wprowadzić tak piękną siedzibę. Ja myślę, że no, jesteśmy strasznie wdzięczni, zarówno ja, jak i pracownicy, że udało się to zrobić, że mamy tak piękną siedzibę. Ta siedziba no, dla nas pewnie bardzo ważna, ale ważniejsza dla osób niepełnosprawnych, które na co dzień korzystają z naszej pomocy. Spróbowałam zrobić taką króciutką analizę, ile tych ludzi do PCPR-u przychodzi, więc wyliczyliśmy, że dziennie około 100 osób na pewno jest, więc przez cały rok około 20, przeszło 20 tysięcy osób do nas zawita z różnymi sprawami przychodzą. Którą tutaj tworzycie i to jest na pewno ogromnie ujmujące, bo ten resort, ten obszar odpowiedzialności, gdzie wchodzi właśnie polityka społeczna, pomoc społeczna, wsparcie rodziny, to zawsze są trudne tematy. To są tematy, które wymagają dużych środków. Pani dyrektor o tym mówiła, o zaangażowaniu na wielu płaszczyznach i przeważnie ich jest za mało. I to nie jest nic dziwnego ani w Polsce, ani nigdzie na świecie, bo zawsze te potrzeby, oczekiwania są często dużo, dużo większe niż nasze możliwości. Ale cieszę się, że wspólnymi siłami, bo pan starosta wielokrotnie podkreślał pracę zespołową i ona jest potrzebna. Ona jest potrzebna właśnie na poziomie lokalnym, poziomie samorządowym, gminy, powiatu, województwa. Jest potrzebna też na poziomie kraju. I ten taki dobry kontakt, bezpośredni kontakt, zrozumienie dla sytuacji i osób, które pracują tutaj, i osób, które codziennie przychodzą po pomoc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przychodzą po nadzieję, przychodzą po świadczenie, przychodzą po poradę. Muszą też być przyjęci w godnych warunkach. I tak się stało, no bo porównanie tego, co mieliśmy na filmie przedstawione wcześniej, a teraz, no jest nieporównywalne. I to jest wasz wysiłek, wasze zaangażowanie i wasza determinacja do tego, żeby osiągać swoje cele. I za to serdecznie dziękuję, bo bez ludzi aktywnych w Polsce lokalnej nie ma zmieniającej się Polski. A ona się zmieni. I to widać bardzo wyraźnie tutaj. Ci, którzy w to nie chcą uwierzyć, niech przyjdą, niech zobaczą. Szanowni Państwo, pomoc społeczna, polityka społeczna, wsparcie rodziny to jest wielka odpowiedzialność państwa. To jest wielka odpowiedzialność ludzi, którzy się w to angażują, poświęcają swój czas, energię, pracują w tym obszarze. I właśnie Państwu chciałbym, wszystkim, którzy tu jesteście, którzy tu pracujecie, na czele z Panią Dyrektor, z Panem Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej, wszystkim, którzy jesteście zaangażowani w politykę rodzinną państwa i wsparcie rodziny i pomoc, bardzo serdecznie dziękuję, bo wiem, że też są trudne momenty. Ich nie brakuje codziennie w emocjach, w styku z ludzkim cierpieniem, z ludzkim rozczarowaniem. I wy jesteście na tej pierwszej linii, kiedy odbieracie te emocje i musicie też je z godnością przyjąć i wyprowadzić na prosto. Wiemy, że czasem są sytuacje też trudne i takie, które pewnie media dużo bardziej nagłaśniają, kiedy dochodzi do jakiejś tragedii. I wtedy raczej szukamy jako społeczeństwo winnych tych, którzy są w tych obszarach odpowiedzialności pomocy społecznej. Ale nie możemy przez pryzmat czasem bardzo strasznych rzeczy, to prawda, oceniać
dziesiątków, setek tysięcy pracowników socjalnych w Polsce. Nie możemy przez pryzmat jednostkowych tragedii oceniać rodzin zastępczych czy rodzin adopcyjnych, bo to jest niesprawiedliwe. Bo ci ludzie każdego dnia wykonują ogrom swej pracy na rzecz drugiego człowieka. I no ja bym chciał, żeby powiatowe centra pomocy rodzinie nie tylko w swym wymiarze lokalowym, otoczeniem, ale też tej pracy, która tutaj była pokazana, wyglądała tak w całej Polsce. Mam nadzieję, że do takiego celu dojdziemy, bo jestem ogromnie dumny i gratuluję tego osiągnięć, bo jest i tutaj wsparcie i dla osoby niepełnosprawnej, i wypożyczalnia sprzętu, i jest wsparcie właśnie dla rodziny, i jest poszukiwanie rodzin adopcyjnych, jest to realizowanie tej polityki państwa, która mówi najpierw wspierajmy rodzinę biologiczną, najpierw pomóżmy rodzinie biologicznej, zachowajmy jak najdłużej dziecko w domu, nie rozbijajmy rodziny, nie oddajmy do pieczy zastępczej, to jest dopiero ostateczne. Ale jeżeli już przychodzi do pieczy zastępczej, to też ona musi być rodzinna. Nie jest instytucjonalizowana, tylko rodzinna. I w tym kierunku to idzie. Czy naprawdę jestem podbudowany tym, co zobaczyłem na tej prezentacji? Bo chciałbym, żebyśmy też potrafili, niezależnie od wrażliwości, też politycznych, bo to trzeba jasno powiedzieć, ale potrafili docenić tych, którzy robią to w imieniu tego państwa. Bo robią to dobrze. I ja za to ogromnie, ogromnie serdecznie dziękuję. Bo czasem brakuje momentów, żeby docenić osoby. Mój niedościgniony poprzedni twórca polityki społecznej w Polsce po 1989 roku, Jacek Kuroń, mówił bardzo wyraźnie. Trzeba doceniać ludzi, bo jeżeli zgubimy tego Franka, Juska, Elę, nie docenimy ich w jakiś sposób, to gubimy siebie. To nie ma wszystko sensu. I proszę was, doceniajcie siebie nawzajem w tych relacjach i doceniajcie tych, którzy niosą tą pomoc w tym ogromnym, trudnym czasem obszarze. Dziękuję też za tą aktywność samorządową jeszcze raz panu starości i pani wojewodzie, bo ona czuwała. To wszystko właśnie jest takie system naczyń połączony i dobrze, bo muszą być różne etapy weryfikacji. Jest Michał Deptuła już wspominany wcześniej, który też, ja miałem okazję się poznać już z nim jeszcze przed tym, jak zostałem ministrem w Krakowie. Jeszcze wspominam te czasy współpracy z panem posłem Leszkiem Deptułą, ale o tym pewnie za chwilę. To jest dobra grupa ludzi, którzy potrafią walczyć o swoje. I warto się tego trzymać i warto to realizować. A mówię też i wspominam Leszka Deptułę, bo dostałem też zaproszenie na najbliższy wtorek do Mielca. No nie dam rady być niestety, choć bardzo bym chciał, to jest posiedzenie rządu. Wtedy będzie pan przewodniczący Jan Bury, prezes tutaj podkarpacki, Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczący klubu parlamentarnego. Będą pewnie inni posłowie, pewnie pani poseł Skowrońska, bo to też koleżanka ze szkoły. Więc będą ci reprezentanci środowiska i politycznego, i samorządowego, z którego Leszek Deptuła wyrastał, w którym funkcjonował też środowiska ludowego, bo w takim razem funkcjonowaliśmy. Ogromnie się cieszę, że też tak potraficie uhonorować. Nie przez pomniki z granitu, tylko przez żywe pomniki. Bo szkoła jest żywym pomnikiem, bo tam żyją, pracują i funkcjonują ludzie. I w Wadowicach Górnych zostanie nadane szkole imię Leszka Deptuły. Bardzo serdecznie za to dziękuję, bo to jest chyba ten kierunek, jak tak patrzę na księdza dziekana, którym też mówił zawsze Ojciec Święty Jan Paweł II. Nie pomniki, na które tylko się patrzy, tylko te pomniki, które żyją, które dają coś drugiemu człowiekowi. Warto ten kierunek utrzymać i z tej okazji, z tego uszlachetnienia i uhonorowania świętej pamięci Leszka Deptuły też składam podziękowania i gratulacje i wielką pamięć też o tej osobie, o takim mocnym ambasadorze ziemi mieleckiej. No i oczywiście z wielką przyjemnością wspomnę też zaangażowanie pana premiera, bo to z jego rezerwy trafiły pieniądze, o których tutaj mówiliśmy. Bez niego by się też to nie odbyło i bez życzliwości kancelarii pana premiera, ministra Cichockiego, nie moglibyśmy w tym nowym budynku się spotkać. Przepraszam, że może troszkę długo, ale dużo emocji takich pozytywnych i płynących z bezpośredniego kontaktu z wami, bo widać, że razem naprawdę
możemy robić dobre, fajne rzeczy i za to Wam serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.